Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję nowości od wydawnictwa Harper Kids, dawniej wydawnictwo Egmont, o trolach z bajki Trolle 2. Mamy 3 nowe książki z tej serii, 2 do czytania, 1 do rozwiązywania. I może zacznijmy od tej z naklejkami do rozwiązywania. Jest to przepiękna, przekolorowa, przecudowna książeczka. Kocham trolle i być może będę troszkę nieobiektywna, ale zachwyca mnie ta bajka niezmiennie od lat. I nie widziałam jeszcze dwójki, ale na pewno obejrzymy dwójkę. Zobaczcie, ile tutaj jest naklejek trollowych, kolorowych. I są też takie malutkie naklejki, tam były większe, tutaj mniejsze. Cudność, po prostu cudowność. No i zadania. Prawda czy fałsz? Tutaj mamy taki quiz, tutaj mamy wesołe wygibasy, popi. Coś tu nie pasuje. Och, uwielbiam wykreślanki, ale na pewno Martynka mi nie pozwoli rozwiązać, sama się za to zabierze. Rok, rok, rok. Tutaj chyba szukamy różnic, zdaje się. No cudna książeczka, kolorowa książeczka, pełna zadań, kreatywnych zadań, idealna na te długie jesienne popołudnia, które właśnie się zaczynają, czy też wieczory, które coraz częściej będziemy spędzać w domu, no i coraz więcej tego czasu będziemy teraz spędzać w domu. Trolle 2 wchodzą, albo już weszły, do kin. Nie wiem, czy się wybierzemy na nie do kina, ale na pewno kupimy na DVD, jak będą, no a na razie... Czas oczekiwania na tą wersję DVD będą nam umilać książki. Zobaczcie, jaka piękna. Uwielbiam takie kreatywne książeczki. No a dziewczyny uwielbiają naklejki. Jest to, myślę, idealne połączenie. A teraz przejdźmy do książeczek do czytania. Mamy 2. Nowa kolekcja bajek. Znacie naszą wielką kolekcję nowej kolekcji bajek. Jest już naprawdę dość spora. Kiedyś Wam w całości pokażę pewnie na Instagramie. Trolle 2 dołączyła, wzbogaciła naszą kolekcję. To są książki, które mają sztywną okładkę, ale taką mięciutką. No nie wiem, jakby Wam to tutaj pokazać, zaprezentować. Czy to widać, jak ona się ugina pod naciskiem? Jest cudowna. I te książki wszystkie mają taką właśnie okładkę. A to jest mniejsza kolekcja Moje bajeczki. My mamy też kilka książeczek z tej serii i bardzo je lubimy. No i tak, porównamy sobie teraz, czy te bajki się czasami nie powtarzają. Bo to jest zawsze pierwsza rzecz, którą robię. No bo wiecie, nie wszyscy chcą kupować na przykład duże książki. Niektórzy mogą chcieć sięgnąć po te mniejsze. A one są teoretycznie o tym samym, ale no właśnie, i tutaj już na początku zaznaczę, bajki, które w nich są, różnią się między sobą. Jest jedna taka sama bajka. Otwieramy na spisie treści i zaraz to dokładnie zobaczycie, która bajka jest w tej i w tej, więc moim zdaniem warto sięgnąć po obie, bo mają inne te bajeczki. Tutaj są 4, tutaj są 4. I zobaczcie, światowa trasa koncertowa się powtarza, a reszta jest inna. Więc są to zupełnie inne książeczki. Najpierw zajrzyjmy do tej większej. Choć one są identyczne w środku, zobaczcie, no jak żywcem wycięte z bajki o trolach te ilustracje. Kocham takie książki bajkowe, które mają bajeczne ilustracje. No i historie. Nie skonfrontuję tego jeszcze z bajką Trolle 2, no bo nie widziałyśmy. Ale myślę, że niewiele się to będzie różnić, bo jest no cudo, po prostu cudo. To wygląda tak, a to wygląda tak. I tutaj też są ilustracje kolorowe, są mniejsze, no bo wiadomo, jest to mniejsza książeczka. Jest więcej tekstu na pustych stronach, może nie tyle pustych, bo tutaj jednak są obrazki, ale zobaczcie, na tej trasie koncertowej to sobie porównamy, bo tu i tutaj, o, powtarza nam się rozdział z trasą i teraz możemy sobie zobaczyć, jak to zostało tutaj zorganizowane. O, czy to dobrze widać? Teraz chyba będzie lepiej widać. Tutaj mamy akurat ten sam tekst, ale przejdźmy sobie gdzieś, gdzie tego tekstu jest więcej. O, i tu możemy zobaczyć, że to, co się mieści na dwóch dużych stronach, mieści się również na tych dwóch stronach w tej mniejszej książeczce. Ale jest to jedyna bajka, która się powtarza, także jeżeli jesteście fanami troli i chcecie czytać o Trollach 2, to spokojnie możecie i dużą książkę z serii Nowa Kolekcja Bajek i małą Moje Bajeczki zakupić, bo to są zupełnie różne historie.
A o czym są, a tutaj na przykład, co my tutaj mamy jako pierwsze, Wesołych Świąt, nie jest to taka typowa świąteczna książka, bo myślałyśmy, że to będzie taka, wiecie, na grudniowe święta, ale nie. Tutaj mamy Święta Troli i Poppy, która bardzo chce uszczęśliwić Gryzka i Brydzie i koniecznie im wysyła z okazji różnych świąt, no na przykład liściki, czy też jakieś karteczki. Poppy i trole mają mnóstwo tych świąt. No a Gryzek i Brydzia nie za bardzo obchodzą święta. Kocham Chmurzaka. Chmurzak śmiał się maniakalnie. No uwielbiam tego bohatera. Także oni się tutaj dostali, Poppy z Mrukiem, z innymi trolami, wystrzelili się do Brydzi, do Gryzka i koniecznie chcieli im podarować ich święta, no ale oni tego nie za bardzo chcieli. Brydzia w końcu, można powiedzieć, troszkę wyrzuciła tą Poppy z zamku, no bo miała już dosyć po prostu tego, co ona... No nie dała tej Brydzi dojść do słowa. Poppy w końcu zrozumiała, co zrobiła nie tak. Pogodzili się, wszystko było oczywiście okej. No i tak to wygląda. Przepiękne, bajecznie kolorowe książeczki o trolach. Każdy znajdzie coś, co lubi. Zadania, naklejki i czytanki. Polecam Wam wszystkie te książeczki z serii Trolle 2, wydawnictwo HarperKids. Ma więcej książeczek, warto zajrzeć na ich stronę do działu Trolle 2, zobaczyć, co tam jest ciekawego. No i w oczekiwaniu na pojawienie się tej bajki na DVD będziemy sobie czytać. Jeżeli nie znacie w ogóle troli, to pierwszy rozdział jest właśnie dla Was. Jest tutaj cała historia, o czym były pierwsze trole, czyli o tym, jak Bergeni zjadali trole, jak one uciekły, o Brydzi, która się zakochała w Gryzku. Wszystko tutaj właśnie jest. Więcej o książkach na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych recenzjach.